Dzień dobry, kochani. Dzisiaj odrobina mody, dlatego że pozamawiałam sobie kilka sukienek, trzy sukienki z naszych takich polskich sklepów, dwóch różnych. No i zastanawiam się, poza tymi sukienkami, które Wam pokażę, pokażę też buty, bo kupiłam kilka par butów takich właśnie typowo na lato, wygodnych. Ładnych i wygodnych, co ważne. Także te buty jeszcze Wam chciałam pokazać. No i też coś, co obiecałam już jakiś czas temu, czyli mój sposób na owsiankę. Opowiadałam Wam, że ja kiedyś owsianką się nie najadałam, więc musiałam zawsze jeść kanapeczki co rano. Teraz odkryłam sposób, co zrobić, żeby tą owsianką w końcu się najadać. Także po tym, jak pokażę Wam te wszystkie ciuchy, to pokażę też mój sposób na owsiankę. I to, słuchajcie, jest pierwsza sukienka. To jest marka Sheila, Sheila, jakoś tak, polski sklep. Także myślę, że warto wspierać. Ja, słuchajcie, zamówiłam od nich dwie sukienki. Jeżeli chodzi o to, gdzie te rzeczy są szyte, to nie wiem, nie sprawdzałam, nie było to dla mnie ważne. Także wiem, że sklep jest prowadzony tutaj w Polsce przez Polaków. Polki, ale jak to jest szyte, to nie mam pojęcia, także wiem, że to jest ostatnio drażliwy temat, także nawet nie będę już tam głębiej wchodzić. W każdym razie zamówiłam tę sukienkę. Ona na stronie wyglądała super i na ich Instagramie, bo to w ogóle są marki, które ja dzięki Instagramowi odkryłam i dzięki influencerkom. No i słuchajcie, wyglądała świetnie. Natomiast to, co mi się nie podoba, to to, że materiał jest niestety 100% poliester. Już się nauczyłam, że jak na stronie nie jest napisane, jaki jest skład, to prawdopodobnie skład jest nie za dobry. Ja tutaj napisałam do tej marki zapytanie na Instagramie, żeby mi powiedzieli, co to jest za skład. Nie odpowiedzieli, ja sukienkę mimo wszystko zamówiłam, no i jest. No i mam wrażenie, że nie wyglądam w niej tak dobrze jak na tych zdjęciach. Wyglądam strasznie potężnie. Tak teraz widzę w kamerze. Niby jest ładna, niby jest ciekawa, niby fajnie, ale jakoś tak, nie wiem, czuję się ciężko, bo mam wrażenie, że faktycznie jak już będzie taki upał, to te warstwy poliestrowe sprawią, że no, zapocę się na śmierć, także chyba jej nie będę sobie zostawiać. Nie wiem, w ogóle jakoś dziwnie to wygląda w kamerze. Nogi mam tak samo opalone jak tutaj górę, ale przez to, że światło jakoś tak dziwnie pada, to tutaj wygląda, jakbym miała białe nogi i górę tylko taką brązowawą, także nie, zapewniam Was, że nogi też są opalone. Zresztą chyba zrobię tutaj też przebitki tej sukienki, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Dwie kolejne propozycje według mnie dużo lepsze. I tutaj druga propozycja, wydaje mi się, że dużo fajniejsza, komplecik, spódnica i do tego też taka sama ażurowa, czarna bluzka, nie wiem, czy tutaj coś widać, nie widać. I ona ma tutaj guziczki z przodu, więc wygląda przesłodko. I tutaj też skład jest już dużo lepszy, bo to jest 100% bawełna. Spojrzałam też na metkę. Na metce jest napisane, że to jest made in Poland, więc no miejmy nadzieję, że tak jest. Także tak to wygląda. Bardzo fajna, taka hiszpańska. I do tego buty już Wam pokażę. To jest właśnie moja nowa zdobycz. Buty, słuchajcie, espadryle Pull and Bear za 140 zł, także myślę, że bardzo dobra cena. Ja takie buty na lato uwielbiam, dlatego że są bardzo, ale to bardzo wygodne. No a przy okazji zyskuje się trochę centymetrów, więc według mnie super i też właśnie do tego typu sukienek, spódniczek będą bardzo dobrze wyglądać. Także ten komplecik chyba sobie zachowam. Tak się jeszcze tylko zastanawiam nad tą spódnicą, czy ona nie jest taka zbyt szeroka. I tutaj ma urocze też te rękawki. One mogą być tak, jak ja mam na dole, chociaż na zdjęciach widziałam, że u modelek były na górze. Nie wiem, jak są nie na górze, to tak czuję się, jakbym była miała odlecieć. Dosyć dziwnie. Więc chyba jednak na dół lepiej. No i jest to fajne, zwiewne, więc naprawdę jak będą upały, to jak znalazł. Tylko mówię, zastanawiam się troszkę jeszcze nad tą
spódnicą, bo nie jestem przekonana. Ale słuchajcie, ostatnia propozycja, którą wam pokażę, to jest hicior i to jest coś, co mi się bardzo podoba, więc już się w to przebieram. I tu słuchajcie, ostatnia sukienka, to z kolei jest My Selfie Boutique i też ma bardzo dobry skład, dlatego że to jest 95% bawełny. No i tak wygląda, troszkę tak ślubnie powiedziałabym, ale myślę, że tak jeszcze jak najbardziej ok. Też tutaj ma taki ażur i na górze i na dole, jest leciusieńka z podszeweczką. No ta podszeweczka to jest właśnie 5% poliester niestety, ale cała reszta to jest właśnie bawełna, więc bardzo miło i przewiewnie, szczególnie tutaj. Tutaj nie ma żadnej podszewki. Mam po prostu biustonosz bez ramionczek i super to działa. No i słodkie też ma przyszyte te rękawki. Bardzo, bardzo dziewczęca, szukałam czegoś takiego, także jestem bardzo szczęśliwa, że ją znalazłam. No i słuchajcie, buty to jest z kolei Stradivarius, to też jest coś, czego szukałam intensywnie, dlatego że chciałam właśnie mieć takie buciki, ale na niewysokim obcasie, czyli takim właśnie jak ten. No obcas to jest zazwyczaj spory problem, dlatego że albo jest za wysoki, albo jest za niski. Ja nie znoszę takich obcasów, takich kaczuszek. To jest w ogóle nie do przejścia, więc kiedyś jeszcze dawno temu było tak, że albo obcas, albo nic. W sensie wysoki obcas. No a teraz szukałam na lato właśnie czegoś na obcasie, ale czegoś takiego niezbyt wysokiego, w miarę casualowego. No i właśnie te buty znalazłam w Stradivariusie, były teraz przecenione na jakieś 90 parę złotych, także wydaje mi się, że naprawdę nieźle, jak jeszcze się dodatkowo opalę, to do opalonej skóry będą przepięknie wyglądały. No i to, co jest fajne, to to, że są naprawdę bardzo wygodne. Ja słuchajcie, mam problem, może się odwrócę z tej okazji. Ja słuchajcie, mam problem ze stopami, dlatego że odziedziczyłam po wszystkich u mnie w rodzinie, bo wszyscy mają, oprócz mamy, haluksy. Nie są one jakieś bardzo duże, na szczęście, ale są i też część z was je czasem zauważa. Także zastanawiam się nad operacją i nad jakimś w ogóle zabiegiem, żeby się ich pozbyć. No na razie mnie nie bolą, nic tam takiego się nie dzieje, wiecie, niepokojącego. Jedyne co, no to estetycznie mi to nie za bardzo odpowiada. No i wolałabym się ich pozbyć. Także jeżeli przechodziłyście operację właśnie tę haluksową, dajcie znać, dlatego że słyszałam, że te operacje często właśnie dobrze idą, ale potem haluks wraca, więc jestem ciekawa, jakie macie doświadczenia, albo może znacie kogoś, kto taką operację robił i jak to poszło, jaki to był koszt, bo no ja jestem mocno zainteresowana, w zasadzie od zawsze. Natomiast teraz już taka jestem dosyć mocno zdeterminowana, żeby sobie to zrobić i piszcie koniecznie w komentarzach, jeżeli wiecie, albo jeżeli na przykład jest jakaś inna metoda, niekoniecznie operacja, bo widziałam, że też są takie na stopy różne nakładki, bandaże, żeby właśnie ten paluch rozdzielić, także też jeżeli znacie taką metodę, która działa, a jest mniej inwazyjna niż operacja, dawajcie znać. A teraz słuchajcie, pokażę wam resztę butów, które kupiłam. A tutaj, ponieważ jeszcze może będą jakieś pytania, mam słuchajcie naszyjnik mojej mamy i mama twierdzi, że to jest H&M, natomiast powiem wam, że jakość tego nie wygląda jak H&M, no nie wygląda to też jak Apart czy Kruk, natomiast bardzo, bardzo porządnie wykonane, także jestem w szoku i to jest taki zestaw, słuchajcie, mama to kupiła razem, że jest właśnie taki medalik i do tego taki naszyjnik tutaj liściasty i wydaje mi się, że też na lato po prostu takie naszyjniki, takie zestawy, to jest marzenie. Okej, to tak się prezentuje najnowsza kolekcja butów. Tak, tak, tak. Mówiła przed chwilą, że będzie oszczędzać, a tu nie oszczędza. No, tak wyszło. Ale plus jest taki, że te buty, które wam pokazywałam, Pull & Bear, były naprawdę w dobrej cenie. 140 zł, a na pewno będę w nich wiele sezonów i też do wielu rzeczy będą pasować. Tutaj te Stradivariusy, które widziałyście też. O, może wam z bliska pokażę. Super, słuchajcie, no to mi obskoczy tyle strojów letnich,
że już nie mogę się doczekać. I tutaj, słuchajcie, mam zamówienie z obuwie, 3 pary. Zamówiłam chyba z 40 par, ale koniec końców skończyłam z tymi 3. Może zacznę sobie od tych. Aha, słuchajcie, zrobię wam. Zrobię wam, słuchajcie, przebitki, jak te buty wyglądają na stopach, dlatego że na razie pedicure niezrobione i zrobię je dzisiaj jeszcze, także przebitki będą tego samego dnia robione, co kręciłam to. Natomiast, no nie wiem, jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy jak lakier na stopach, to dla mnie jest nie do przejścia, musi być, musi być, musi być. Teraz kwarantanna i siedzenie w domu, więc nie miałam lakieru nigdzie, zresztą też widzicie, że na pazurach pustko, pustko. Pustka i to zresztą na wszystkich filmach moich ostatnich, ale już paznokcie u stóp sobie zrobię i zrobię, słuchajcie, nowym lakierem, bo kupiłam ten lakier Essie w TK Maxie, teraz byłam z mamą i to jest Casa del Marvelous. Jakoś tak dziwnie się nazywa, tam jakiś jest jeszcze myślnik pomiędzy, także taki właśnie cielisty, beżowiutki. Jestem ciekawa, czy on będzie mocno kryjący, czy nie bardzo, bo tak szczerze mówiąc chwyciłam i stwierdziłam, że dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Także też zobaczcie, jak będzie wyglądał u mnie na paznokciach. I wracając do butów z e-obuwie. To tutaj, słuchajcie, mam buty od Ewy Minge i jestem nimi zachwycona o tyle, że są bardzo, bardzo wygodne, mięciusieńkie tutaj, więc no stopa ma bardzo miło, plus też fajnie, dzięki temu, że to jest takie szerokie, to też stopa się ładnie trzyma, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo wygodne. Też były w innych kolorach, też zdaje się były w czerni, także i też wszystko to jest skóra naturalna, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Także bardzo fajne też do takich letnich stylizacji na luzie, ale żeby też coś tam się jeszcze fajnego na stopach zadziało, więc te bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego, z tej zdobyczy. Kolejne buty to już takie, wiecie, bardziej na duże wyjścia. To jest marka... Ła, oddawaj. To jest marka Quasi i też zależało mi, słuchajcie, na właśnie złotych butach. Na obcasie, ale nie za wysokim obcasie. Z tego co kojarzę, to tutaj chyba jest jakieś 8 cm, także dla mnie to jest niewysoki obcas. I słuchajcie, są przepiękne. Też są skórzane i mają tutaj takie wiązanie, więc można sobie dopasować do waszej nogi idealnie. Naprawdę są wygodne i też, wiecie, buty złote obskoczą wam bardzo dużo kreacji letnich, także też trochę się naszukałam i jestem bardzo szczęśliwa, że trafiłam na nie, bo mówię, obcas jest idealny, ja już w szpilkach nie chodzę. Kiedyś dla mnie taki obcas też był nie do przejścia, raczej kupowałam właśnie szpilki cieniutkie, no ale z biegiem lat powiem wam, że stawiam na wygodę i owszem, chcę ładnie wyglądać, ale nie za wszelką cenę, więc dlatego właśnie kupiłam sobie taki zestaw na jakąś, wiecie, fajną kolację wieczorem, czy może nawet do potańczenia by się nadały, czemu nie? I słuchajcie, coś, to po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że w mojej kolekcji się znalazło buty marki Birkenstock. No słuchajcie, śmiałam się z tego typu butów, wyszydzałam moją mamę też, która takie buty sobie swego czasu kupiła, że to jest po prostu but ortopedyczny, straszny i w ogóle nie do przyjęcia. Natomiast z biegiem lat, tak jak wam już powiedziałam, zaczęłam stawiać na wygodę i stwierdziłam, że sobie też takie buty sprawię właśnie po to, żeby moje stopy nie cierpiały, a moje stopy nacierpiały się bardzo w swoim życiu, także no taki jest plan, żeby w tych butach chodzić właśnie wtedy, kiedy trzeba będzie więcej kroków danego dnia zrobić, żeby właśnie stopa miała wygodnie, żeby tutaj miała wyprofilowane. Ja też swego czasu miałam płasko stopie, więc dla mnie to w ogóle jest bardzo, bardzo ważne, żeby stopa miała wygodnie w bucie i żeby to było fajnie wszystko wyprofilowane. Także kupiłam jeszcze te buty i wydaje mi się, że też do właśnie opalenizny, opalonych nóg będą dobrze wyglądać. To jest takie, nie wiem czy to widać, różowe złoto. Także dajcie znać, czy też z biegiem lat zmieniłyście zdanie co do Birkenstocków, czy może dalej jesteście zdania, że tragedia. I jeszcze jedna mała nowinka. Słuchajcie, przyszedł do mnie case nowy, bardzo się z niego cieszę, znacie tę firmę na pewno, to jest Ideal of Sweden, pokazywałam już ją wielokrotnie u mnie na kanale,
Po prostu przyszedł nowy case, bo poprzedni mi się rozwalił. Więc jeżeli się zastanawiacie nad tą marką, to no, mi się już 2 razy ich case'y rozwalały, bo po prostu to jest taki materiał, że jak wam telefon upadnie z trochę wyższej, większej wysokości, to one się rozwalają, ale mimo wszystko kupiłam sobie nowy i mam też tutaj ten ring i uwielbiam ten zestaw. Także tak on wygląda i to jest w ogóle jakaś współpraca z jakąś influencerką Negin. Nie znam Negin, ale obudowa bardzo mi się spodobała, więc jest. A teraz słuchajcie, chciałam wam pokazać właśnie ten mój owsiankowy trik. Jeszcze wam zdradzę, że jest godzina 12 i to jest teraz moja godzina śniadań. Ja od jakiegoś czasu nie chwaliłam się, ale przeszłam na dietę tą intermittent fasting, co oznacza, że mam tak zwane okno żywieniowe, czyli jem w godzinach 12-20, to jest 8-godzinne okno i to jest taki czas, w którym ja właśnie mogę jeść, czyli nie jem już po 20 i nie jem przed godziną 12. Ta dieta, czy właśnie bardziej styl życia, żywienia, ma służyć dobrej przemianie materii i też właśnie skutkiem ubocznym ma być chudnięcie, natomiast to akurat nie jest moim celem. Moim celem jest to, że ta dieta ma bardzo dobrze wpływać na poziom waszej energii, czyli macie być bardziej naenergetyzowani i dlatego się na nią zdecydowałam. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym trochę więcej o tym opowiedziała, to z chęcią. Na razie też nie chciałam się chwalić, bo chciałam zobaczyć, jak mi to będzie szło, czy to w ogóle jest dla mnie, bo pamiętam, że też niektórym dziewczynom moim mówiłam, że zaczynam i niektóre łapały się za głowę, że one to już przerabiały, że to jest koszmar, straszne. No nie, u mnie to w miarę fajnie działa i nie jest koszmarem, nie jest straszne, także jeżeli chcecie, to wam z chęcią opowiem. A teraz pokażę wam, jak robię owsiankę tak, żeby było pysznie i żeby też przez parę ładnych godzin być nasyconą. Kiedyś po prostu robiłam sobie owsiankę tak, że wrzucałam do mleka płatki owsiane, gotowałam, do tego dorzucałam jakiegoś banana albo borówki, ale powiem wam, że tym się totalnie nie najadałam. Mimo że był ten dodatek, to jakoś tak było tego za mało i po prostu zmieniłam dodatki i też zmieniłam ilość dodatków. Już wam pokazuję, na czym to polega. I tych dodatków, słuchajcie, teraz jest bardzo dużo, które ja sobie dorzucam. Mam takie, widzicie, zwykłe słoiki, ale też troszkę ładniejsze i jest tego cała masa. Już mówię wam dokładnie, o co chodzi. Więc mam jeden słoiczek z pestkami słonecznika, z orzechami włoskimi, z rodzynkami. Wiem, że niektórzy nie lubią, także to dla tylko odważnych. Tutaj mam też z chią, mam z sezamem, mam pestki dyni, mam migdały, jagody goji, żurawinka. Tutaj, słuchajcie, właśnie zazwyczaj jak robię sobie owsiankę, to dorzucam z każdego słoika trochę tych rzeczy, ale poza tymi słoikami, to co też jest genialne i co wam bardzo polecam, to są owoce, słuchajcie, liofilizowane, które znajdziecie na stronie Mixi. Też zresztą dam wam link pod filmem. I słuchajcie, na czym polegają owoce liofilizowane? To są owoce, które zostały poddane suszeniu, przy czym w specyficznym procesie, czyli w bardzo obniżonej temperaturze, i dzięki temu pozbyły się właśnie wody, ale w taki bardzo zdrowy sposób, dzięki czemu one zachowują w pełni wszystkie witaminy, wszystkie mikroelementy i są po prostu tak samo zdrowe jak zwykłe, świeże owoce. Natomiast ich plusem jest to, że właśnie możecie sobie, tak jak tutaj zrobiłam, tak jak mam te słoiczki, to też właśnie jak mam taki czas, że nie mam świeżych owoców, albo właśnie też, słuchajcie, jak jest jesień czy zima, to już w ogóle, ale też czasem po prostu jak nie kupię, to zawsze na podorędziu mam jeszcze te owoce liofilizowane i je też sobie dorzucam do owsianki. Są przepyszne, no i właśnie fajne jest to, że można je trzymać sobie w nieskończoność i też są bardzo bogate, dlatego że tutaj między innymi widzicie, że mam taki zestaw z melonem i z dragon fruitem.
przepychota, więc to nawet nie musi sobie dorzucać do owsianki, ale też po prostu jako taka zdrowa przekąska do pracy. Tutaj mam zestaw śliwki morele, też przepyszny. One są akurat w takich dosyć dużych kawałkach, więc ja je sobie też lubię troszkę pomniejszyć i przedzielić na co najmniej pół. Tutaj jeszcze też jest taki zestaw banan truskawka. Przepychota. No i to, co też dorzucam, to słuchajcie, jest genialny zestaw orzechów, bo tutaj widzieliście, że mam właśnie orzechy takie po prostu zwyczajne, natomiast mam jeszcze czasem, jak mam taką ochotę na coś wyjątkowego, to mam zestaw ten Paleo Mix i tu słuchajcie, są przeróżne orzechy, są migdały, są suszone daktyle i masa jeszcze innych też orzechów i to wszystko, słuchajcie, jest skąpane w miodzie, więc to owsiankę, no, robi z niej turbodanie. I słuchajcie, poza tymi takimi moimi czystymi płatkami owsianymi, też lubię sobie dorzucać taki gotowy miks. Tych miksów tam na stronie Mixit znajdziecie całą masę. Normalnie jest tam przepięknie wszystko wypisane, składy, co tam znajdziecie. Także ja też wybieram takie zazwyczaj zestawy bez glutenu, bez cukru, bez czekolady, bo też są opcje właśnie z wstawką czekoladową. No i słuchajcie, tutaj właśnie mam taki zestaw z płatkami kukurydzianymi. Też jak widzicie, są owoce liofilizowane. Tutaj też jest przepyszna opcja, słuchajcie, i to się nazywa czas na detoks. Też te wszystkie mieszanki mają właśnie swoje nazwy. I to, słuchajcie, jest mieszanka musli z owocami, z nasionami i mieloną zieloną herbatą, więc tutaj też możecie zobaczyć, że tutaj jest troszkę zielonego koloru i to jest właśnie ta herbata. Przepysznie to smakuje, także jeżeli miałabym Wam polecić któryś z tych trzech zestawów, to na pewno ten jest godny uwagi. I poza tym mam też taki trzeci zestaw i tutaj też mamy znowu i płatki owsiane, i płatki kukurydziane, orzechy nerkowca, banany liofilizowane, ananasa liofilizowanego, więc to jest przepychota, także bardzo Wam polecam, żebyście zajrzeli sobie na tę stronę, bo ma ogromny wybór i poza właśnie takimi mieszankami, owocami, orzechami, ma też różne zdrowe batoniki, a zresztą też mam batoniki, więc już Wam pokazuję jakie. Taka właśnie zdrowa przekąska, to są takie małe, choć nie za małe batoniki, bez glutenu, bez laktozy, bez cukru. To są po prostu ananasy, banan, kokos, czereśnie, migdały, jagoda, orzech i tam jeszcze parę innych rzeczy, bo tutaj są chyba trzy różne smaki. I to jest po prostu taka idealna przekąska w ciągu dnia, albo też jak właśnie najdzie Was ochotę na coś słodkiego, bo mimo, że tutaj nie ma cukru, no to jednak właśnie są słodkie rzeczy, takie właśnie jak banan i to jest przepyszne, żeby sobie przekąsić i mieć w torebce, czy w biurku gdzieś tam w pracy, także to jest przepychota i już Wam pokazuję, jak robię swoją owsiankę. I mam, słuchajcie, taki specjalny garnuszek właśnie do gotowania mleka i też przygotowałam sobie taka porcja mleka do mojej owsianki, to jest tyle, słuchajcie, to jest no dużo mniej niż połowa szklanki i ja też piję zwykłe mleko, nie mam żadnego problemu z laktozą, ale oczywiście też możecie spokojnie zrobić na mleku migdałowym, kokosowym, jakie tam Wam odpowiada, także nie ma problemu. Ja to po prostu wlewam tutaj sobie do garnuszka. Nastawiam na 8. To już zaczyna mi tutaj pracować. Do tego, słuchajcie, no ja tak mam, że lubię sobie dodać sól, bo po prostu fajnie to mi wydobywa smak tej całej owsianki. Oczywiście sól nie jest jakoś szczególnie zalecana, także jeżeli możecie się powstrzymać, to się powstrzymajcie. Natomiast ja do smaku, no, lubię sobie dodać. I dzisiaj zrobimy sobie właśnie tę wersję z herbatą zieloną. I albo możecie właśnie zrobić sobie którąś tę wersję mieszaną, albo możecie wziąć sobie czystą owsiankę. Jak chcecie jednak troszkę lżej sobie pojeść, więc wtedy możecie zamiast takiej zmieszanej zrobić sobie czystą. Ja zawsze daję sobie 3 łyżki, czy to tej czystej, czy to tej zmieszanej i czekam, aż mi się to zagotuje. I to są takie 3 czubate łyżki. I to, słuchajcie, powoli mi się tutaj delikatnie zagotuje. Oczywiście trzeba tego pilnować, żeby nie wykipiało i nie spaliło się, ale mam to już opanowane, także 3 minutki i to pewnie będzie gotowe. W
W tym czasie, jak to się będzie gotowało, przygotuję sobie miskę, do której już wrzucę te składniki, które jako dodatek chciałabym mieć, dlatego że ja ich nie wrzucam tutaj, tylko właśnie już tak na zimno je dodaję. A ja, słuchajcie, kupiłam taką przepiękną miskę z moją mamą w TK Maxie. No jestem w niej zakochana. Jeszcze ten element pomarańczu jest przepiękny. Jest niestety trochę ciężka. Tak, więc jeszcze jak się napełni, to już no, jest dosyć ciężkawo, natomiast wydaje mi się, że warto, bo jest tak ładna, no jestem zakochana. W każdym razie pokazuję Wam już, na czym polega cała akcja. Tutaj sobie, jak mi się to wszystko gotuje, dorzucam ten zestaw Paleo Mix. Do tego dorzucam sobie troszkę żurawiny, rodzynki dla tych, co lubią, ja uwielbiam, nasiona chia. I dzisiaj mam ochotę na ten zestaw mango dragon fruit, więc sobie też te owocki troszkę tutaj podzielę. Ło! Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o proporcje. Zaraz sobie to zmieszam z owsianeczką. Na potrzeby filmu chyba jeszcze to wszystko wyjmę, żeby Wam pokazać, jak to ładnie może wyglądać. Zaczęło już tutaj delikatnie bulgotać, więc to oznacza, że owsianeczka jest gotowa i można ją wlać do miski. I tak, słuchajcie, ta moja poranna owsianka wygląda. Bajecznie wygląda, a smakuje jeszcze lepiej. Może podejdę tutaj do okna. O! Jest to, nie dość, że cieszy oko, to jest to jeszcze przepyszne, zdrowe i mówię, jest to tak pożywne, że w końcu jestem w stanie przez tam następne 4 godziny co najmniej nie być głodną i doczekać na spokojnie do kolejnego posiłku. Także też bardzo Wam to polecam i tak jak mówiłam, koniecznie zajrzyjcie tutaj na tę stronę Mixit, dlatego że mają super rzeczy, przepyszne. I jeszcze bardzo ważne ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, w opisie pod filmem znajdziecie kod zniżkowy, więc możecie sobie te rzeczy kupić taniej na stronie Mixit. Jak wpiszecie hasło Pink Vixen, to macie minus 5%, także myślę, że warto. I ja zabieram się za moją przepyszną owsiankę, bo już jestem strasznie głodna, jest po mojej godzinie śniadaniowej, także jemy.